Okej, witam serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmin Pożegnania Białego Wilka. Moi drodzy, jesteśmy teraz w jakiejś karczmie, jesteśmy Eskelem i podróżujemy razem z Wiedźminem Szkoły Niedźwiedzia Bjarne się nazywa? Nie jestem pewien. No zaraz zobaczymy, chyba Bjarne jakoś tak się nazywał na B. I teraz musimy porozmawiać z Odrinem i Rengarem, przesłuchać tych oto świadków, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o naszym potworze ze zlecenia, tak? Także porozmawiamy najpierw sobie z Odrinem. Ty jesteś Odrin? Coś tak... Myślałem, że za nie mówił. Odrinżem jest, kurwa, co? Też mordę chcesz? Okej, okay, czyli jest lekko wstawiony, dobra, to już na pewno możemy stwierdzić. Wypierdolę, bo ci strzała zajebie, takiego prwidnego. Fajnie by było to usłyszeć z dubbingiem, nie? Fajnie by było, tylko musiałby być dobry rzeczywiście głos. Czekaj, przyjacielu, no chodź, wszystko. O Boże, spruty jest w trzy dupy, nie? Jeszcze wódki mu chcą podawać. Owce stracił? Aha, dobra, czyli ten potwór mu owce wpierdolił, dobra, rozumiem. Widziałeś kiedykolwiek bestię? No idźmy po kolei tymi tekstami, nie? Ale ma brodę ten, Bjarne. A, stoper miałem ustawić jeszcze. Już ustawię. Jak człowiek chodził? Ludź normalny i noszarny. Ty, no to jak jeszcze ludź normalny mówi w ogóle? Czyli coś takiego mocno humanoidalnego, bo tak to się mówi. Tak, owce nie uciekały od niego. No właśnie nie, lgły do Patafiana. Ty, no to jakiś autentycznie... No właśnie, dziwne, nie? To jest niespotykane. Rozmawiać z potworem, podejść do niego, no... Musiałby być wyjątkowo odważny, albo wyjątkowo pijany. To nie jest takie wcale nieprawdopodobne. No właśnie, podejść do niego. Może coś takiego robił. Jak Karakan pazuri, tak? Owieczki moje biedne, zawiodłem je. Co ja teraz zrobię? Kurwa. I się gadało. No, siemano, Odrin. Ej, Odrin to jest chyba jakieś nawiązanie, bo Odrin się pojawiał w jedynce Wiedźminie, w dwójce się pojawił potem jako taki easter egg właśnie z jedynki. Nie wypijecie ze mną? No właśnie, więc dla ciebie, mordeczko. Bez spiny. To jest jakieś takie już postać właśnie zabawna, do której się nawiązuje chyba, nie? Odrin. Odrin już się pojawiał kilka razy. Co, coś mi się tak kojarzy, że się kurwa pojawiał, nie? A okej, okay, a Rengara to tu nie ma, tak? Czy co? Bo ja nie dostrzegam tutaj innego jakiegoś jegomościa, z którym mogę poprowadzić konwersację, no i dupa. Także trzeba stąd wypierdawać chyba. Słuchajcie, kombinowałem troszkę, żeby nie kratkowała ta gra. Trochę wykombinowałem, ale jeżeli jeszcze będą problemy, to dalej będę kombinował, wybaczcie. Jakby sprzęt mój nie jest już pierwszej świeżości mimo wszystko. Mimo wszystko, to co miałem, to było dobre 3 lata temu, teraz już tak, nie wiem, średnio to współpracuję z grami, które nie są tak dobrze rzeczywiście zoptymalizowane, nie? Tak właśnie z Wiedźminem 2 na przykład. Zauważyłem, że większe problemy dużo miałem na przykład podczas streamowania Wiedźmia 2 niż Wiedźmia 3. Wiedźmin 3 wszystko na ultra i tak dalej zajebiście chodziło, a z 2 już musiałem kombinować rzeczywiście, nie? Chcę muszę gdzieś tam iść, tak? Dobra, no to chodźmy tam, niech tak będzie. Sobie wyłączę wyświetlacz na telefonie, żeby mi tutaj się bateria nie zużywała. Zaraz będę sprawdzał co chwilę, ile mamy czasu. Ale jeszcze mamy Rengar, o proszę, jak pięknie. Przeszkodzić na chwilę? No musimy. Krewę niech będą dzięki. Kim jest ta krewę? Zobaczymy, czy go zabijemy. Spotkałeś go zeszłego roku. Nie tylko wtedy, o. Czyli za każdym razem go widzi, okej. Okay. Okej, okay, no to jakiś wilkołak ewidentnie, nie? Ale może wilkołak jakiś z bardziej rozwiniętą świadomością, nie? Spotykaliśmy takie. Był ten Mordwark, coś takiego. To on tak nawet mówił jako ten wilkołak, nie? Nie był taką bestią totalnie zdegradowaną umysłowo. Nie, on nie był agresywny.
mamrocze pod nosem, czyli pierdolnięty. Czyli jakiś taki... Brakuje mu klepki którejś, okej. Ktoś próbował go zaatakować, nikt się nie odważył, pizdy. No właśnie, rok minął, nie? Dobra, fajnie. Coś tam się dowiedzieliśmy, zbadaj las. No i teraz się zaczyna się ta ciekawsza część polowania. Gadający potwora to cicheca. Fajnie by było, to był ten bobołak rzeczywiście, bo ja nigdy nie widziałem bobołaka. Nie wiem, to jest coś jak wilkołak? Nie pamiętam. Ale muzyka jest dobra. Dobrze dobrali muzykę w tym, w tej modyfikacji. Tak bardzo mi się podoba. Trochę po prostu inny klimat nadaje, bo w różnych momentach jest trochę taka inna muzyka, inaczej to podobierane, niekiedy są zaczerpnięte utwory z poprzednich części. To jest spoko, to jest naprawdę spoko. Drugi raz już to mówię, ale ten las mi się bardzo podoba, tutaj ta cała dolinka taka. Bardzo mi się to kolorystycznie wszystko podoba, ta mgła taka. Fajna lokacja, bardzo fajna lokacja. No. A dzień dobry, o proszę. Zabite owca, ale nie zjadł jej. Lekko pogryziona i tyle. Skóra pozrywana tylko w dwóch miejscach, jak od szczypiec. Co? Pozrywana lekko w dwóch miejscach, jak od szczypiec? Czujesz to? Co, jakiś zapach? Jad Endriagi. To chyba, to może to nie jest potwór, tylko jakiś, kurwa, nie wiem. Ej, naprawdę, nie wiem. Ślady krwi mamy. O, proszę, możemy użyć naszego Witcher Sense i normalnie wyśledzić bestię, nie? Jeszcze raz muszę tego użyć. O, właśnie, pięknie. Pięknie. W trójce to już trzeba było chyba tylko klawisz przytrzymywać, nie? Prawie przecież myszki bodajże wystarczyło. Co to jest? Coś tu leży? Co? To jest on? What the fuck? O Boże, czyli ktoś przeklęty. O Jezu, jak ty wyglądasz okropnie, chłopie. To jest futro? To wygląda jakby, kurwa, nie wiem. To był jakiś pryszcze z futrem, nie wiem. Coś nieprzyjemnie to bardzo wygląda. Ojej, nie chcę go podnosić, bo Jarno, może ty go weźmiesz, mordeczko. Okej, czy to jest ktoś przeklęty w ogóle, tak? No to był chłop. Endriagi, gdy polowałem na owce. Ale czemu ty polowałeś na owce? What the fuck? Okej. Haha. Ale że od razu mu tak pomogli, od razu go chcą zanieść, nie wiem. Zero tutaj zapobiegawczości jakiejś, wiecie. Geralt, mam wrażenie, że zanim by w ogóle podniósł kogoś takiego i mu pomógł, to jeszcze by zadał kilka pytań mimo wszystko. Szczerze tak mi się wydaje, że nie podniósłby go tak od razu, bo jednak można w ten sposób dużo zaryzykować. Okej, czy to jest jego siedziba, jego jaskinia bobołaka. Co on ma w ogóle? No to ryj ma porośnięty takimi jakby... No futrem, jakby strupami futurowymi, nie wiem, tak to wygląda. I na klacie ma jakiś coś żarzący się, jakiś symbol, może to jest symbol tej klątwy, może to jest coś tak jak miał Geralt, jak nałożył mu Gaunter Odin. Byłoby to ciekawe, gdyby na przykład Gaunter Odin mu też nałożył tę klątwę, bo podobny taki symbol wypalony, zobaczcie, ma na klacie, nie? Przez kogo? Nie miałem już domu, rodziny, bliskich. Szedłem w las, przez las zaatakował mnie niedźwiedź, okej. No ale niedźwiedź na ciebie raczej klątwy nie rzucił, nie? Pokonałem go, zostałem ranny. Nie wiem, ile tam leżałem, gdy się obudziłem, stanął na jakiś człowiek. O, proszę, żeby to nie był pan lusterko. Rzekł, uleczę cię, ale zostaniesz na 7 lat potworem. Nie możesz się umyć, nie golić, a włosy porosną całą twą twarz. Utracisz człowieczeństwo. Dam ci bezdenny worek złota. Jeśli przeżyjesz te 7 lat, będziesz wolny. What the fuck? No już lepiej umrzeć, kurwa, wtedy. Dałem głodnej dziewczynie część moich pieniędzy, pomimo jego wyglądu zabrała mnie do domu i zaopiekowała się mną, okej. Spoko.
Długo rozmawialiśmy, była córką jakiegoś szlachcica, który wyruszył na wojnę i dwie siostry służyły jako medyczki. Powiedziała, że muszę być dobrym człowiekiem, skoro bezinteresownie jej pomogłem. Naiwna młoda dziewczyna, ale ja nie jestem potworem, choć mój wygląd może i tak... Może i daje taki pozór. Da mi połowę mojego pierścienia rodowego. Połowę pierścienia? I rzekłem, że wrócę za kilka lat. Minęło 8 lat, a klątwa miała trwać 7. Oh shit. Oszukał mnie, no ewidentnie. Albo złamałeś. Jak złamał? Nie goliłem się ani nie myłem. Włosy porosły całą twarz, ale... Ale czy utraciłeś człowieczeństwo? No właśnie. Pomogłeś dziewczynie. Zaprowadźcie mnie do tej dziewczyny. Chcę stąd uciec, a chciałbym się z nią pożegnać. Mieszka w wiosce, ale sam tam nie pójdę. Cały czas miałeś nadzieję, że znów będziesz człowiekiem i zwiążesz się z nią. O, smutne trochę, nie? Smutne. Biedny chłop. Co, będziemy rozmawiać pewnie, czy go zajebać na miejscu, czy mu pomóc? Nie wiem. Co o tym sądzisz? No nieszkodliwy, nie? Krat, żeby przeżyć, dokładnie. No jaki sumienny tutaj wiedźmin. Kiedyś pewien wilk odczarował innego potwora, też lubił go zwierzęta. Zwierzęta nie ulgnęły. To jest nawiązanie do kormorana chyba, jak Geralt odczarował gościa. No nie wiem, czy stałoby się tak. Klątwy słabną. Może odwiedzimy najpierw dziewczynę? Właśnie. Myślę, że to może być mądrzejsze. Odwiedzimy najpierw dziewczynę i usłyszymy jej wersję wydarzeń. No, myślę, że to będzie bardziej rozsądne. Nie wiem, czy kłamie, ale lepiej się dowiedzieć mimo wszystko trochę więcej informacji najpierw na temat tej dupery, od niej usłyszeć wersję wydarzeń. No właśnie, gdzie mieszka ta dupera twoja? Najniżej położoną dom w wiosce. Okej. On go będzie pilnował? Oh shit, no dobra, no to ja lecę szybko. O, szybko nas tam przeskipowali, bardzo fajnie. Siema, lala. Badam sprawę demona. Och, słyszałam o nim. Pozwolę sobie na bezpośredniość. Wasz demon nie jest żadnym demonem. Podaję się za twojego dawnego kochanka. Powiedział, że... Ten stwór to Karl? Nie miałem pojęcia, że to mógł być on. Dlaczego nie przyszedł? Coś mu się stało? Jest cały i zdrowy? Czyli go znasz? Oczywiście, tak tęskniłam. Jest ranny, ale żyje. Boi się przyjść, po 8 latach jego klątwa wciąż nie minęła. No, chujowo. Nieważne, to człowiek dobry i życzliwy, tylko to dla mnie się liczy. Dobra, przyprowadzę, spoko. Czyli ona go chce, okej. Ona go chce. Rzeczywiście ma połowę pierścienia na szyi. Rzeczywiście ma połowę tego pierścionka na szyi. Dziękuję, że go nie zabił. No... Spoko, ja tutaj jestem mądrym wiedźminem. A ten znasz do karczmy wchodzi, wiedźmin król. Żarty mu opowiadał. O Boże, żarty mu opowiadał, to było genialne. To było fajne, fajna inwencja twórcza twórców. Idzie tam. Ja nie wiem, czy bym go tak wpuszczał tam samemu. Coś jeszcze się może odjebać. Ja, coś to za gładko to idzie wszystko, za gładko. Coś tu się jeszcze odpierdoli, moi drodzy. No chyba, że się, nie wiem, odczaruj rzeczywiście. Okej, odczarował się, serio? To jest już on, tak? Miałeś rację, dopiero kiedy zabiłem jedynego świadka mojego miłosierdzia... Zabił kobietę. Holy fucking shit, no wiedziałem, nie? Zajebał kobietę, czyli utracił człowieczeństwo w tym momencie. Skurwysyń jakich wiele. Nie, naprawdę go puszczamy wolno? Demona nie ma. No niby tak, niby zlecenie wykonane. O kurde, no zobaczcie. Wiedziałem, że coś jeszcze się odpierdoli, nie?
Ale tego się nie spodziewałem. Szkoda, że nie mogę wejść zobaczyć jej ciała. Jaki skurwiel. Jaki skurwiel. No szczerze, można by go jeszcze zajebać. No i powiedzieć potem, że to był demon. Że on był tym demonem i zabijał. I zabił jeszcze tą kobietę. Zdążył ją zabić. Niestety nie zdążyliśmy jej uratować. Ale zabiliśmy bestię. No. Ukaralibyśmy w ten sposób tego skurwysyna przynajmniej jeszcze. Nie wiem, czy to było do końca dobre rozwiązanie. To, co zrobili teraz Eskel i Bjarne. O, nie będzie was już niepokoić. Dzięki wam stokrotnie rączki całować. Już nie całuj kurwa moich rączek. Nagroda oczywiście. No mam nadzieję, że masz całość, nie? Odlicz od niej 2 antałki piwa i przynieś do stolika. Okej, okay, nice. Ile to jest antałek? Lambert by go zabił i narobiłby sobie kłopotów. Wiedźmi nie powinni mieszać się do ludzkich spraw. Nigdy nie wynika z tego nic dobrego. No może i tak, ale czy tylko Lambert by go zabił? Geralt też by go zabił. Ciężko razem po prostu jeszcze się powstrzymać. Też rozumiem Lamberta, kurwa. No, wasze zdrowie, panowie. Siemano, ja też się herbatki napiję. Pijcie, pijcie. Pochylaliście całą noc, co? Nie dogruszałem. A co za markotna mina, co? Zwierzęta nie giną, bestia obita, ale czy jest się czego cieszyć? Z czego cieszyć? Cała rodzina... Pani... Tam świeczka zasłoniła, nie wiem co tam mówili. Wrócił pan Radzik z 2 córami. Kiedy one zobaczyły, że ich młodsza siostra się zabiła, z szaleństwa zabiły się wzajemnie. O fuck! Ej, muzyka! Słuchajcie muzykę, słuchajcie muzykę. Muzyka pana Lusterko. Podciął sobie żyły, okej. Okay. Czy ci wszyscy się zabili, tak? Przypuszczaliśmy, że to zrobi. Dziewczynie tęskno było do jakiegoś kochanka. Od lat smutku trwała, najpewniej nie wytrzymała. A wraz z nią cała rodzina. Kurwa, czyli cała rodzina jeszcze się zabiła. Cała rodzina jeszcze się zabiła, bo zobaczyli tą dziewczynę martwą. Przyszedł jakiś kupiec i kazał wam to przekazać. Pan Lusterko jak chuj. Jakiś kupiec to jest pan Lusterko. Wyrazy uznania, dzięki wam mam teraz 4 dusze zamiast jednej. Ja pierdolę, no wiedziałem. Wiedziałem. I fucking knew it. Ludzie, no kurwa, mnie nie wyruchacie na wiedzę o Wiedźminie. O, wyłączył się Wiedźmin. A propos. To ja zrobię cięcie, bo się wyjebał Wiedźmin, nie wiem, wrócimy za moment, nie? Po prostu wywaliło go. Ale wiedziałem, kurwa, wiedziałem, że to jest on. Dobra, wracamy, jesteśmy z powrotem, teraz gdzieś nas dalej przeniesie. Okej. Okay. Kurde, powiem wam, już podejrzewałem, jak była mowa o tej klątwie, że to jest właśnie pan Lusterko. Bjarne, pierwsze słyszę, wiesz co się z nim teraz dzieje? Nie mam pojęcia. Cieszę się, że ci pomógł, a ten list? Nigdy po tym o nim nie myślałem, nie miałem powodu. No to Geralt ci może coś powiedzieć o nim. Geralt sam tego demona wygonił z tego świata, nie? Kurde, ciekawe, czemu nic tutaj nie powiedział mu. Czyli mamy króliki? Mamy króliki, dobra. Jakaś większa zwierzyna to nie? Ale tu jest ładnie, wow. O kurwa, jak się wystraszyłem. Coś wpadło do rzeki, tak? No dobra, sprawdźmy to. Holy shit. Ale dupło. I bardzo fajny jest ten strój, taki widać, że lekki, ale mimo wszystko wygląda naprawdę ciekawie. A to co, czy to są te krasnoludy? Czy to są, nie, Boże, to są, dobra, to są te nasze krasnoludy, dobra. Zoltan i tak dalej. Zoltan, Jarpen. Jest papuga, jest, jak on miał, jak on się zwał? Ta papuga się zwała... Nie pamiętam, zaraz na pewno wam przypomną. Wszyscy są tutaj, patrzcie. Gnom, Ziołek i Doppler. Witam serdecznie w Kaer Morhen. Dokładnie, wszyscy są, nie? To jest straszna dziura. Nie mogliście zorganizować tego wesela w czymś bardziej cywilizowanym? Czyżby to był... właśnie, Dudu. Mamy tego Dopplera, nie? Czyli Dudu to był Doppler, a Dainty... To był ten niziołek, którego formę przybrał Dudu w książce.
To był mój dom, Dudu. Wychowałem się tutaj. Zresztą gdzie indziej mielibyśmy to zrobić. Północ jest pogrążona w chaosie. Polowania nadal trwają. Dokładnie, chaos, rozpierdol. Żeś wreszcie znalazł to swoje żelastwo na plecy. Po wielu perypetriach, Adario. Ostatecznie dostajemy dzięki Yennefrowi. To jest nawiązanie do książki. Pomaga ci dużo częściej niż się wydaje. Zawsze o tobie pamiętała. A ty kim jesteś? Kto to był? Nawet gdy nie byliście razem. Nie powinienem mówić, ale teraz to już chyba nie ma znaczenia. Nie, tylko nie bądź na nią zły. Na dłuższą metę nie potrafiłbym. Jaki El Romantico. Zbyt dobrze się znamy. Pomagała ci wiązać koniec z końcem. Anonimowo dopłacała do nagród w większych wsiach. Umarzała starych wierzycieli. Serio? Co? Znaczy to miło. Miło z jej strony. Ucieszył się Geralt? Co? Czyli to był Molnar. Mój rówieśnik i brat. Bardzo fajnie. To jest Jarpen. Tak, Jarpena znamy. Molnar. Manro Brues, tak się zwał. Percival Sutenbach, Adario. Adario nie pamiętam. Dudu pamiętam oczywiście, ale... jest Dainty, jest też ten niziołek. Fajnie jest zobaczyć i Daintiego, i Dudu. Śmiesznie. Czemu konie was tak porwały? Smoki macie na miedzy, a po świecie się tu macie, żeby monstra zabijać. Jak konie usłyszały trzepot skrzydeł, to popędziły, nie dało się ich za nic opanować. No, sprawdzimy to zaraz, nie sprawdzimy, bo podejrzana sprawa. Jak wyglądały? Okej. Okay. Ile ich było? Dwa wielkie, jak dwie latające stodoły. Ciekawie, ciekawie, zobaczymy co to będzie, oczywiście, że tak. Może to widłogony, widywałem prawie tak duże. A ej, a może... O kurwa, a może przyleciał tutaj też ten? Borcz trzykawki. Przecież na ślub Geralta, czemu miałby nie być? Był to smok złoty i zielony. No i Jezus, jak ja po prostu rozpierdalam tę modyfikację, nie? Ja jestem na nią za mądry, nie powinienem grać w tę grę. No po prostu wszystko tutaj... Nie, fajnie bardzo zrobili to twórcy, fajnie zrobili to twórcy pod względem tego, że... Można naprawdę się dużo domyślić, jak się czytało książki i grało w poprzednie gry. Serio, to dużo takich nawiązań zostawili. Dokładnie, borcz strzykawki. Dwie piękne zerykańskie towarzyszki. A ciekawe, czy będzie Saskia. Pół świata, no i zajebiście, że będzie smok. Obłożny burdel albo rocznik studentów z Oxenfurtu. No tak, jak Jaskier brał w tym udział, to tak mogło być. Ale to co ciekawe, jak do niego dotarło zaproszenie. Fajnie, jak Borcz przyleci, ja pierdolę. Zobaczymy go tutaj. A już, dobra, to już on. Myślałem, że jako smog go zobaczymy, no ale nie. I fajnie go zrobili, dobrze wygląda. I te zerikanki też nieźle wyglądają. Co u ciebie, Borcz? Zapytamy najpierw. Jak się trzymałeś przez te lata? Nie teraz, zaraz, zaproszę cię, usiądziemy i będziemy mogli porozmawiać, wszystko ci opowiem, fajnie, bardzo chętnie, posłucham, serio. Borcz, super, super postać, bardzo mi się podobała w Mieczu Przeznaczenia, no. Witajcie zerikanki, one coś mówiły? Chyba coś mówiły, ale mało. Przedstawisz mnie z pięknymi paniami? Tea Ivea, dokładnie. Tea Ivea. No, fajniej to zrobili, naprawdę fajniej to zrobili, podoba mi się. Udało się mnie... Gdzie Saskę? Zapytajmy o Saskę właśnie. O dwóch smokach. Odpocząć po podróży, czyli będzie tu też z Jorvetem? Wow. Oh fucking shit, czyli Saskia jest rzeczywiście tutaj z Jorvetem teraz. Ja, Jorvet dupczy smoka, no nie mogę. Kiedyś powiedziałeś, że to niemożliwe, by nam się udało. A to prawda, tak powiedział. Tak powiedział, że ostatecznie nie będą razem szczęśliwi. A, dobre, dobre wytłumaczenie, że może właśnie to było potrzebne. Wiecie, efekt motyla. Musiał to powiedzieć, że później skończyli razem. Zapraszam do zamku. Król na zamku, król na zamku, jazda. Ej, super, bardzo mi się podoba, że była akcja z tym panem lusterką, fajne nawiązanie.
Bardzo mi się podoba, że jest borsz strzykawki. Nie wiem, ile jeszcze mamy czasu, ale zajebiście się naprawdę ten dodatek dalej zapowiada. Jeszcze mamy trochę czasu, spoko, jeszcze gramy. Wow, super. Kurwa, nie sądziłem, że tak dobrze mi się będzie grało nawet bez tego dubbingu. Serio, fajnie się tego słucha, fajnie się to czyta, fajnie się widzi tych wszystkich starych przyjaciół Geralta, którzy są tutaj dodani. Naprawdę aż szkoda, że Redzi nie pododawali więcej właśnie z tych starych przyjaciół, z tych postaci i tak dalej. Z tych postaci z książek, nie? Mamy Jennifer, siemano. A czym jest Jennifer w ogóle? Gadaliśmy? Jeszcze nie. Witaj, Jen. Gdzie wy byliście tyle czasu? Mówiłam Nenekę, że polowania są niepotrzebne. Jak to niepotrzebne, kurwa, jak potrzebne? Wszystko jest potrzebne. Cholera jasna, jaka ta kobieta jest uparta? A ty nie jesteś uparta, tak? Przecież i tak ją lubisz, a ona mimo wszystko ciebie. No dokładnie. Pewnie tak jest, nie? Zgodzi się czy nie? Chyba nie chcesz powiedzieć, że nie powinniśmy byli jej zapraszać. No nawet mnie nie wkurwaj, ta kobieta jest dla mnie jak matka. No właśnie. Nie wybaczyłaby nam, gdyby jej tu nie było, dokładnie. Dokładnie. A żebyś wiedział, żeby mnie wybaczał. O, jaki ma such. Gniew Melitele byłby niepojęty i ścigałby was aż do grubowej deski. Dziękujemy za pomoc, Neneka. Dzięki. Nie ma za co, głupki. Ach, jesteście dla mnie jak dzieci. No właśnie. Oczywiście nieco niepełnosprawni z problemami socjologicznymi. O fuck, oraz brakiem umiejętności budowania normalnych relacji. True that. O fuck. No, taka dosyć szczera mamuśka, nie? Okej, mnóstwo pracy, dobra, spoko. Mamy co robić, naprawdę, mamy co robić, Lala. Moment, zaraz chwileczkę. Jakież to będzie wesele bez wieczoru kawalerskiego. O tak, no tak, cóż wy chcecie za mizoroty nam to sprawić. O fuck, czyżby był i wieczór panieński, i wieczór... Nie ma ślubu i wesela bez wieczoru kawalerskiego i panieńskiego. Dokładnie, ale to będzie dobre, jak się będą bawiły kobiety i faceci. Ja. Normalnie nie możesz doczekać, nie? Co ty myślisz, Jan? Tak zapytamy, no bo to nasza wspólna decyzja będzie, nie? Dokładnie, wspólnie. W sumie dlaczego nie? To cieszmy się nim w pełni, dokładnie. Ale zajebiście. Tylko się nie upij za bardzo, jutro musimy wcześniej wstać. No bo to już jutro wesele, nie? Czy nie? To już chyba jutro. Shit. Wytoczcie co podlejsze trunki, panowie. Najlepsze zostawimy na jutro. Czy dzisiaj pijemy syf, dobrze. My nie mamy podlejszych trunków. Każde beczynie wypiewa czystym, krasnoludzkim spirytusem. Holy shit, no to ładnie odjebali, panowie. No to przywieźli jednak coś fajnego. Kilka butelek zacnego spirytusu zerykańskiego. Oddech po nim jak smoczy ogień, gwarantuję. Spoko, fajnie, borsz. Skeligijskie miody pitne, auuu, przyjechało Skellige. Jest Myszowór, jest ta, jak jej było, kurwa, jest Hjalmar, no i Ceres, dokładnie. Przecież pamiętałem, królowa Skellige, czyli tutaj założyli twórcy modyfikacji, że Skellige królową jest Ceres. I dobrze, ja też tak zawsze wolałem. Freja to przecież jest imię bogini nordyckiej. Bogini o złotych włosach. No ale w sumie z tym Skellige dużo jest właśnie związanych takich... Związanych nawiązań. Okej, czyli Ceres chce chlać z chłopami. O kurwa. To Hjalmar pójdzie z kobietami, nie? Tam jest Ciri i... Ciri, nie widziałam się z nim od tylu lat. Chciałam iść. Dobra, czyli jednak Ciri, argument Ciri ją przekonał. Śmiesznie. Czyli co, to jest teraz już zaczyna się wieczór kawalerski, tak? A no właśnie, co to najpierw? Ale może jako, że jesteśmy gospodarzem, to coś wiedźmińskiego najpierw napijemy się, nie? Takiego naszego tutaj, tutejszego. Co byśmy napili? Mordownia, tak jest. Ale mam pod ścianą ponurego Alberta, a do niego przyczepione są naczynia do wywaru straw. Szczęść tych kompletnie zmiażdży, no. O Boże. Solidnie urżnąć przed ślubem najlepszego przyjaciela. Grubo.
No właśnie, sadystyczne, to będzie przejebane. Przecież to normalnych ludziów pierdolnie. No raczej, że będzie ciężko. Znaczy no, wydźmieni chyba spoko. A no tak, jest ten eliksir na kaca. Okej. Okay. Czyli będziemy dopiero robić tą... Nie mordownię, ale ten trunek. No dobra. Próba ognia. Quest się nazywa. Jak zajebiście. Zobaczcie, jak się siedzą chłopy. Super. Regis, kurwa, Jarpent, wszyscy tutaj są. Tutaj siedzi, widzę, Roche się zakologował z Jare i z kim? Kto to jest? Manro i tamten to nie wiem, kto to jest. Okej, tutaj krasnoludy, Borcz ze Skelegiczkami i z Leto, ale fajnie pomieszali to. Fajnie, że jakoś nie podzielili się na grupy tutaj wszyscy. Ej, ale kobiety gdzie imprezują? Jak faceci tutaj chleją? Zajęli sobie główną, kuźwa, salę. To co z tym? Co z kobietami? Gdzie one są? Gdzieś tam na górze w komnatach? Nie wiem. Pójdę tak najpierw tutaj może. Bo tak. O, i coś tutaj znajdę nawet od razu, nie? Chyba, że to wyżej. Tak, to chyba tutaj muszę wejść. O, jeboi! Exactly. Dobra, rydańska żołądkowa, cudnie. Mamy rydańską żołądkową. Znajdziemy te rzeczy, jeszcze może zdążymy w tym odcinku zrobić ten alkohol. Nie jestem pewien w sumie, ale może akurat, może. Maybe, just maybe. Nie mam miecza, tylko zostawiliśmy miecz. No ale to w sumie, czy nam to jest potrzebne? Na wieczorze kawalerskim jesteśmy, tak? Ale tak w ogóle spontanicznie w chuj wymyślili ten wieczór kawalerski, nie tak? Już dzień przed ślubem, jakby o tym nie wspomniano, to co? To dupa, to by nie było wieczoru kawalerskiego i panińskiego? Masakra, jak tak w ogóle można? Jak tak można? Ej, dobrze to Kermoren jest zrobiony, takie bardziej wypakowane tymi rzeczami, troszkę bardziej przytulne. Mi się podoba to, jak to tutaj zrobiono. Dobra, mamy puste butelki dokładnie. To są te zbroje, pancerze. Dalej nie mogę nic z tym zrobić. Fajnie, bo jakbyśmy mogli sobie zakładać i zdejmować te pancerze, jakie chcemy na przykład, nie? Mam nadzieję, że może jakiś wybór nam dadzą na, prawdaż, wesele samo, nie? Na samo weselisko. Fajnie by było. Fajnie by było mieć jakiś tam wpływ na nasz ubiór, nie? Zobaczymy, zresztą zobaczymy. Dobra, cyk. Kwiaty arenari. Czy już zakończone sukcesem? A, dobra, to muszę w meditation to zrobić. Uważ białą mewę. A, czy ja to wszystko po to, żeby białą mewę zrobić tylko? To ja nawet bazy alkoholu nie miałem, tak? Znaczy bazy eliksiru nawet nie miałem, tak? Dobra. No niech będzie, no niech będzie. Stwórz. Pronto, mordy. Dobra, mamy białą mewę. Dodajemy spirytus i mamy pół litra miażdżącego alkoholu. Elegancko. A czyli to jest jednak ta mordownia, tak? Czy nie? Bo mordownia to właśnie był spirytus pół na pół z białą mewą, nie? Czyli to jest ta mordownia jednak. Coś tam gadali o jakichś, kurwa, tych... jakiejś aparaturze ponurego Alberta. Nie wiem, myślałem, że będą jakieś wiedźmińskie eliksiry im podawać. Czy coś? Ło, dobra. Pierwszy kielich, cyk. Kurwa. No, jaskier. Wpytę, to jest wspaniałe. Wyciskał z radości. Jedyną znalazł. Zawsze ci podziwiałem za wiedzę umiejętności, Geralt. Ja pierdolę. Pięknie, pięknie. A to jest po prostu wspaniałe. Ten paprykarz metiński mi chyba siadł na żołądku. Jest mnie dobrze. Pierdolę to wszystko. Idę zwymiotować. O, fuck. No, no, no. Ale że po jednym kielichu, nie? Próbowaliście kobrę? Ten wieża z kobrą. Co jest, kurwa? Okej, czy teraz kobrę będziemy pić? Kobra, no. Jakby ma to sens. Mieszacie wilki i jaskółkę ze spirytusem. Co za hopy. Jaskółka i wilka. To chyba nie sprawi, że nasze wątroby poczują się lepiej. No, raczej nie. Ja pierdolę. No co nam szkodzi? Przecież nie pomrzemy od tych eliksirów. Spróbujmy, no. No. Wy nie. Wiedźmini nie, ale co macie też ludzi.
nie róbcie więcej, nie ma sensu. Ja pierdolę, receptura kobry. To jest to, że to są rzeczy, o których się nie mówi, nie? To są rzeczy, o których się nie mówi w szkołach wiedźmińskich. Ło, już jesteśmy na brzydyngoleni first. To są rzeczy, o których się nie mówi. Wiecie, że wiedźmini tutaj używają tych eliksirów, żeby wzmocnić się przed walką i tak dalej, poprawić swoje ruchy i takie inne rzeczy, ruchy, zmysły. A tutaj tak naprawdę jeszcze mieszają to cyk ze spirytusem i tworzą alkohole. Ciekawi mnie po prostu pierwszy wiedźmin, który stwierdził: a kurwa, jest jaskółka, mamy spirytus, a chuj, wlejemy razem, nie? Co to z tego powstanie? No ciekawi mnie jak to właśnie wyglądało, nie? Albo ten, co tworzył kobrę, kurwa, nie? A jakbym tak zmieszał jaskółkę z wilgą? No dobre, w sumie dobre, ale kopa coś nie ma. Dobra, to dolejemy spirytusu. O, no i zajebiste, dobra, pijemy to teraz, panowie. No trochę tak, kurwa, co jest, nie? Trochę mnie to zastanawia. O, czyżby to było to pomieszczenie, w którym kiedyś, prawdaż, tutaj uczyliśmy się znaku na nowo? To jest to pomieszczenie, moi drodzy. Zardzewiały klucz, zajebiście. Po co mi ten klucz? Ciekawe, ciekawe. Może do tej skrzyni? Nie wiem. A może do innej jakieś? Były tam jeszcze jakieś inne zablokowane kiedyś. Gdzieś tam na górze. Może właśnie znalazłem jakiś ważny klucz. No. Tak, to są właśnie te tunele. I nawet idealnie odwzorowane, w których chodziliśmy w Wiedźminie. Wow, 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 what the fuck? Wiedźminie jedynce, nie? Się tutaj poruszaliśmy. Dobra, jaskółka. Uważ, kobrę w laboratorium to muszę robić? Boże, jak to wszystko porusza? Jeszcze coś ode mnie. A, jeszcze kropla, kurwa, zamieci. Dawaj. Jad z relikańskich kub. Kobrę, zajebiście. A, dobra. Aż grzeje. Czy to teraz sami Wiedźmini tutaj piją, czy co? Gdzie jest reszta? O, i są kobity. Podczas przewrotu na dany spadłam na twojego księcia z bajki. Miałem złamane otwarte nogi i połamane żebra. Oczywiście szarmancko podniósł mnie i przyniósł kawałek. Tak było. No, pamiętam. Trafił ci się mężczyzna idealny. Ale przecież Geralt też dostał tą wpierdol, nie? Straszny Natanet. Jego wady tak urzekają, no. Niezdarne komplementy, głupie wytłumaczenia, a to wszystko tylko kropla w morzu. No, pewnie jest w tym coś takiego urzekającego. O, ta chyba się pcha na bolca Geralta. Znaczy, w sumie każda z nich się pchała na bolca Geralta w pewnym momencie. Ale to już mniejsze. Jeśli można tak nazwać ujarzmienie tego Alfonsa Jaskra, to ja. Stałe związki, nuda. Okej, okay, one wolą smoki. To bedak? Znaczy bedak. Porwiemy go, zmusimy do bycia naszym najpiękniejszym. Okej. Okay. Porwą niziołka, zajebiście. Czyli co, to będzie zadanie wasze, tak? Okej, okay, czyli podpierdolą niziołka, fajnie. Podoba mi się. Bogini Melitele nie zabrania pięknych widoków. Nie mam przeciwko. Okej, okay, dobra, czyli ona będzie tak z przymrużeniem oka na to wszystko. Zaraz z powrotem z bedakiem. Czyli zapierdolą autentycznie niziołka. Super, 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 super. Ci już porobieni. Wedmin, pożyczyć nam niziołka z blizną? Jak to pożyczyć? A to jest przecież Doppler, nie? No tak, czyli one chcą, żeby coś się zamienił, tak? Czyli chcą, żeby coś się zamienił. Okej, okay, okej. Okay. Kurwa, już czasowo trochę długo gramy. Ale dobra, jeszcze chwilę dociągniemy. Niech zaprezentuje goły. Co tam? Nie doczytałem. Oni już porobieni w trzy dupy, nie? Totalnie porobieni. Wow, co to będziemy? Fest pijany, dajcie mu jakiś wzór, ale taki, co go zna i widział. O Boże. Najmłodsza z nas, czy co, Siri? O Boże. Jak się będą bawić niziołkiem, masakra. Hjalmar. O Boże. Ale Hjalmara odwaliłeś, gościu. No to ładnie. No to ładnego Hjalmara zrobiłeś, powiem ci. To co, jeszcze galeczka? Ta sam Jeskra, to ja cię nawet lubię. Fajnie, Wiedźmini zostali sami do chlania.
O jasny kur... Leto, coś ty nam dał. Miej litość, kurwa, Leto. Leto? Jesteś tu jeszcze? What the fuck? O nie, co? Jakoś dziwnie wyglądacie. What the fuck? Przerazam i Savolą. Zostaję, a ty gra, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. O ja pierdolę. Takiego ma flashbacka Geralt teraz. Eskry, co o tym sądzisz? Znasz historię o gnomie Alfredzie Nablu? O Jezu, to już opowiadał mi, no. W jedynce. Jakie to jest dziwne. Co na to, Lambert? Styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez Lan coś tam. Innych mocarzy, czyli inaczej styl silny, o którym powiedzieć? Okej, jeśli on opowiadał o stylach, no to są te kwestie, które mówili nam w jedynce, Wiedźminie, nie? Weź ten eliksir, to puszczyk. Czyli idziemy... Okej. Okay. Triss mówiła, że laboratorium jest ważniejsze, ale jej tu nie ma. Właśnie, gdzie jest Triss? Zostaję z wami, zajmiemy się przerazą. What the fuck? What the fuck? Ej, dobra, ja w tym momencie zakończę, bo to jest dobry moment na zakończenie, taki ciekawy, trochę taki cliffhanger. Geralta jakby tak na niego te alkohole z miksturami zadziałały, że totalnie mu się coś wspomnienia popierdoliły, nie? Interesujące, interesujące. Dobra, widzimy się w następnym odcinku, moi drodzy. Dzięki wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Hej.